Czy masz świadomość? Od 20 lat zajmuję się nowymi technologiami, ich wpływem na społeczeństwo, świat i na nasze życie. Zajmuję się nimi jako badaczka i interesuję jako geek. Z wielu korzystam na co dzień, wiele testuję, zanim jeszcze wejdą do powszechnego użycia. Wiem i często o tym mówię, że każda technologia, która zapewni nam niespotykane wcześniej korzyści, jednocześnie przyniesie nam na pewno niespotykane wcześniej problemy. Ale gdy ktoś pyta mnie, czego w przyszłości boję się najbardziej, odpowiadam, że nie boję się konsekwencji żadnej z nowych technologii. Nie boję się ani neurotechnologii, ani inżynierii genetycznej, ani sztucznej inteligencji. Choć wiem już dziś, jak negatywne mogą być ich konsekwencje. To, czego się boję w ich kontekście, to brak czasu. Dzień dobry Państwu, witam, z tej strony Rafał Górski, audycja Czy masz świadomość? Bardzo mi miło kolejny raz z Państwem się spotkać. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Natalia Hatalska, analityczka trendów, autorka blogu hatalska.com, z którego pochodzi ten wstęp, który przeczytałem, cytat. Autorka również bestsellerowej książki Cząstki przyciągania, która w 2016 roku powołała do życia Instytut Badań nad Przyszłością. Dzień dobry, Natalia. Dzień dobry, cześć. Natalio, mieliśmy pewne wyzwania związane z technologią. Ten blog, ten podcast nagrywamy już drugi raz i miejmy nadzieję, że teraz technologia nam pokaże zielone światło. Powiedz, Natalio, o jakiej książce dzisiaj mówimy? Co to za książka, która przyciągnęła twoją uwagę? No dzisiaj będziemy rozmawiać, mam nadzieję, o książce Edwarda Tenera Why Things Bite Back. Czyli taka książka, to jest historyczna książka. Ona została napisana, z tego co pamiętam, w 1996 roku i tak naprawdę mówi ona w dużej mierze o tak zwanym efekcie zemsty technologii. Mieliśmy okazję właśnie doświadczyć tego na sobie. Czyli jakby, jak tłumaczysz na polski ten tytuł? Dlaczego rzeczy się odgryzają? Dlaczego rzeczy nas gryzą? No właśnie, co jest na okładkach? Bo są dwa wydania, na jednej i na drugiej okładce, jakbyś mogła też na początku tak, powiedzieć. Na jednej okładce mamy myszkę po prostu, a na drugiej okładce jest kabel z wtyczką, która wygląda jak kobra. Wolę tę drugą okładkę. Tę drugą, no dobrze. To co o czym pisze Tanner? Wiesz co, on pisze, tak jak powiedziałam, o efekcie zemsty, czyli pisze o tym, że każda technologia, to trochę też było w tym cytacie, który przeczytałeś na początku, że każdą technologię powinniśmy patrzeć jako jednocześnie dobrą i złą. My mamy taką tendencję do mówienia o technologiach, że to jest tylko narzędzie i to zależy tylko od nas, w jaki sposób technologia będzie wykorzystana. Ja się nie do końca z tym zgadzam. I też między innymi o tym pisze Tenner. Później o tym pisał też Kevin Kelly, czyli że technologia też w pewnym sensie jest autonomiczna i ona działa tak, to nie ma wpływu do końca, jak my z niej korzystamy, tylko ona po prostu działa też sama. I takim najlepszym przykładem tego efektu zemsty może być przykład związany z tą technologią, którą mamy w samochodach. Czyli tam w latach 90., jak mieliśmy samochody, czy tam w 80. nawet na początku, to samochody nie miały możliwości zamykania, nie miały takiego przycisku, który automatycznie zamykał wszystkie drzwi. No i było tak, że jak jeździliśmy tym samochodem, to zatrzymywaliśmy się na światłach i był taki moment, że ktoś na przykład mógł nam otworzyć te drzwi, ponieważ byliśmy niezamknięci i mógł nas stamtąd wyciągnąć i na przykład ukraść nam samochód, albo otworzyć i zabrać torebkę, która leżała na przednim siedzeniu. I w związku z tym, że zdarzały się takie sytuacje i wiadomo, że one były niebezpieczne, no to firmy motoryzacyjne wprowadziły później automatyczne zamykanie drzwi. Tylko ludzie zaczęli z tego korzystać w taki sposób, że w momencie, kiedy wsiadali do samochodu, nie wiem jak ty to robisz, ale ja nie zamykam tych drzwi od razu, ale bardzo duża część ludzi wsiada do samochodu i automatycznie wciska ten przycisk,
tak żeby się wszystkie drzwi zamknęły. I to spowodowało, że z jednej strony oczywiście jakby jest mniej tych kradzieży i napaści, ale jeżeli ludzie się zamykają w tych samochodach, to spowodowało to taką sytuację, że więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych, ponieważ kiedy oni są zamknięci w samochodzie, strażacy nie mogą ich łatwo wydostać, muszą na przykład wtedy rozcinać drzwi. Czyli tak widzimy, że to nie zależy do końca od nas, jak my korzystamy z tej technologii, tylko ona w jakiś sposób zaczyna działać sama. I o tym jest właśnie ta książka, o takich efektach zemsty technologii. To ciekawe, bo nie tak dawno rozmawiałem z profesorą Ewą Binczek o tym właśnie, o czym mówisz, że traktujemy tą technologię jako neutralną. I będzie wkrótce wywiad w Tygodniku Spraw Obywatelskich, duży wywiad z profesorą Binczek. Natomiast myślę, że to faktycznie jest tak, że to popularne stwierdzenie, że technologia jest jak nóż. Nóż może służyć do zabijania i do krojenia chleba, jest bardzo mocno zakorzenione i to przekonanie właściwie odnosimy do wszystkich technologii. Ono tłumaczy właściwie tym dzisiaj w większości ludziom różne plusy i minusy technologii. No tak, tylko że my możemy to porównanie zastosować do technologii low tech, czyli takich technologii, które nie są jakoś bardzo skomplikowane, natomiast to porównanie nie działa już w przypadku technologii high tech, czyli technologii, które z założenia mają być właśnie autonomiczne, bo nóż, okej, możesz nim smarować chleb, możesz nim nawet otworzyć, nie wiem, drzwi, jak się zatniesz w łazience, ktoś z zewnętrznej strony może cię nim otworzyć, ale on tak naprawdę nigdy się nie zmieni. Natomiast jeżeli mówimy o chociażby naszych smartfonach, to one się zmieniają właściwie z każdą aktualizacją oprogramowania, więc to porównanie nie do końca działa w przypadku technologii zaawansowanych. I Turner mówi o jakich jeszcze, jakie daje jeszcze przykłady? Wiesz co, bo on też mówi, on na przykład mówił o alarmach w domu, czyli na przykład alarmy w domu spowodowały to, że jesteśmy bezpieczniejsi, przeciwdziałamy złodziejom, ale z drugiej strony alarmy też się uruchamiają po prostu same z siebie i zaangażowanie policji albo nie wiem, jakichś tam służb bezpieczeństwa w takie, no, takie nieuzasadnione uruchomienie się alarmu, no to jest ogromna część. No nie pamiętam, ile tam było procent, ale bardzo duży odsetek włączeń alarmu to jest no, nieuzasadniony, tak? Nic się w domu nie dzieje. Ten czas moglibyśmy poświęcić na coś innego. Tener też oczywiście pisze o tych tak zwanych, tylko to wtedy nie można już powiedzieć o efekcie zemsty, tylko jakby o pozytywnych skutkach wprowadzania różnego rodzaju technologii. Czyli on na przykład opisywał pierwszą wojnę światową, gdzie wiem, że podczas I wojny światowej została wykorzystana cała masa różnego rodzaju złych technologii, chociażby tych, które służyły do zabijania ludzi, ale to miało z kolei pozytywny efekt, czyli na przykład dzięki nim, jakkolwiek to brzmi, miało to wpływ na przykład na rozwój ortopedii, czyli tego, że bardzo zaawansowana jakby dzięki temu na przykład, że miny, ja nie wiem, czy powinnam używać słowa dzięki, ale generalnie ponieważ były podczas I wojny światowej używane miny, czy broń, która urywała żołnierzom ręce albo nogi, potem były wykorzystywane, jakby stosowane wobec nich operacje ortopedyczne, to potem to się przełożyło też na zwykłych ludzi, czy kwestie dotyczące chirurgii plastycznej. No to ona tak naprawdę swoje sukcesy, czy jakby możliwość zastosowania miała podczas I wojny światowej. Z tego, co kojarzę, to też pada przykład w książce Titanica i tego, co się z nim stało. Tak, wiesz co, to akurat on tłumaczył na przykładzie tego, że możemy, jeżeli mówimy o technologiach, to powinniśmy odnotować jakiś schemat, jak technologie działają. Czyli tak, wprowadzamy jakąś technologię, potem wydarza się katastrofa i on nawet używa takiego zdania, że czasami musi się zdarzyć coś bardzo złego, żeby mogło się wydarzyć coś dobrego. Czyli tak, mamy wprowadzenie technologii, potem następuje jakaś katastrofa, potem naprawiamy tę katastrofę i potem kolejny etap to jest
czujność, czyli chodzi o to, że nie tylko kończymy już na tym etapie naprawy i wprowadzenia pewnych zmian, ale że już musimy być czujni. A propos Titanica było właśnie to, że katastrofa Titanica spowodowała to, że zostały wprowadzone cała masa rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa człowieka na morzu, związana z odpowiednią liczbą łodzi ratunkowych, potem analizą wszystkich z gór lodowych, czyli monitoring tego, jak lód się zachowuje na morzu, gdzie on jest dokładnie. I to spowodowało, że tak naprawdę od katastrofy Titanica nie było, chyba jeszcze tylko jedna była, ale już nie pamiętam w którym roku, tuż jakoś po wojnie, nie było żadnej innej katastrofy, żeby statek wpłynął na górę lodową. Czyli Titanic spowodował to, że dzisiaj na morzu jest bezpieczniej. No ale możemy sobie też wyobrazić taką technologię, której użycie, złe użycie może spowodować takie konsekwencje dla ludzkości i Ziemi, że już nie będzie później czasu na analizę i poprawę. Czy o tym też Tener wspomina? Tak, on mówi to w kontekście, o tym mówił też trochę Lem, że za każde wprowadzenie technologii, która ma nas uratować, trzeba będzie zapłacić, tylko nie wiadomo kiedy, żeby spłacić ten dług, to nie wiadomo kiedy to będzie, kiedy nastąpi ta spłata długu i w jaki sposób ona będzie wyglądała, ale Tener mówi o tym w kontekście systemów, czyli on mówi nam o tym, że nasz świat jest bardzo skomplikowanym systemem, i przez to my dzisiaj nie umiemy do końca przewidzieć zmiany, które nastąpią. To znaczy one mogą być bardzo odległe w czasie. Dawno temu, i to też o tym pisał Tener, było tak, że czyli na początku wprowadzenia technologii po rewolucji przemysłowej było tak, że była przyczyna i od razu widzieliśmy efekt, czyli był jechał pociąg, pociąg się wykoleił i tam następował wypadek, czyli widzieliśmy przyczynę i skutek. Teraz jest tak, że te technologie są tak zaawansowane i cały system jest tak skomplikowany, że te konsekwencje są oddalone w czasie. To podam Ci przykład azbestu. Azbest, czyli taki materiał, z którego się budowało domy. Ja pamiętam jeszcze, że blok, w którym mieszkałam jako dziecko, któregoś moi rodzice wprowadzili pod koniec lat 70., on właśnie miał, on był zbudowany z azbestu. I ja pamiętam na wsi u nas stodoła była z płyt eternitowych, azbestowych. Tak. Ona do dzisiaj stoi, musimy się z nią uporać, jeszcze cały czas przed nami to wyzwanie, ale to dokładnie. Masowo w Polsce dla tych, którzy nie wiedzą, właściciele są zobowiązani do tego, żeby usuwać te płyty tak, eternitowe. Tak, właśnie, właśnie chcę o tym też powiedzieć. Azbest jako materiał budowlany był bardzo trwały, był ognioodporny, więc uważało się, że on jest naprawdę super i dlatego te wszystkie, większość domów z wielkiej płyty była budowana z jakoś użyciem azbestu. Ale i to były koniec lat 70., czy tam lata 70., ale już na początku XX wieku, 1910 roku, pojawiły się pierwsze wzmianki mówiące o tym, że azbest może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka. No ale one jakoś tam umknęły. Potem okazało się, że azbest faktycznie ma wpływ na zdrowie i życie człowieka, czyli na przykład wywołuje nowotwory. Oprócz pylicy to wywołuje nowotwory, nie wiem, jajników, krtani, nerek i tak dalej. Ale zanim do tego doszli, to były właśnie lata już 80-90. I pamiętam, że już od lat, w 97 roku chyba weszła ustawa w Polsce, która wymagała tego, że w Polsce już nie wolno używać w ogóle azbestu do budowania nowych domów. Natomiast cały azbest w Polsce musi być usunięty do 2032 roku. I teraz zobacz, jeżeli w 1910 roku pojawiły się pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu, a tak naprawdę zaczęto go usuwać, jakby zakazano go wykorzystywania dopiero w latach 90., pod koniec lat 90., to mamy 80 lat, kiedy ten azbest działał. Dlaczego? Dlatego, że nie do końca, bo ten system jest tak skomplikowany, że no wiemy, że nowotwory powodowane są też przez inne czynniki i nie do końca umiano zauważyć tę korelację, że tu jest azbest i to jest przyczyna i skutkiem jest na przykład nowotwór krtani. To zajęło 80 lat, a tak naprawdę zajmie od 1910 do 2032, kiedy on będzie usunięty całkowicie, 120 lat. I teraz, i właśnie o tym pisze Tener, my dzisiaj nie umiemy, i o tym też mówił Lem, nie umiemy
i nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji niektórych technologii, ponieważ one będą bardzo oddalone w czasie. I drugi przykład jeszcze mogę podać, tego jak nasze systemy są skomplikowane, to tego jak na przykład działa samolot. Że tak naprawdę system, który jest w samolocie, jest tak skomplikowany, że nawet jeżeli się przepali czujka od gotowania wody, to samolot nie wystartuje z tego powodu, że jest ryzyko, że wtedy cały system w samolocie się zawali i samolot na przykład spadnie. I z powodu, ja pamiętam, kilka lat temu wracałam z Las Vegas, z konferencji właśnie technologicznej CES i pamiętam, siedziałam na lotnisku chyba 10 godzin, dlatego że w samolocie zepsuły się system, który odpowiadał za zapalanie tych małych lampek nad siedzeniem, czyli tych lampek, które sobie zapalasz, jak chcesz czytać książkę, a tak, wszystko jest zgaszone. I można by było powiedzieć, no dobra, bez przesady, przecież możemy lecieć bez lampek, no to najwyżej nie będę czytać, tak? Ale nikt nie podjął ryzyka i zresztą ludzie też się bali wsiadać w momencie, kiedy po tych 10 godzinach wsiedliśmy jednak do tego samolotu, nikt nie podjął ryzyka, żeby polecieć z tym uszkodzonym systemem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że ten system jest tak skomplikowany i osoby, które odpowiadały za ten samolot, nie były pewne, że te lampki, które się przepaliły, nie spowodują na przykład to, że wysiądą w trakcie lotu silniki. I tak powinniśmy patrzeć dzisiaj na technologię. A czy tener wspomina, kto, czy zadaje sobie pytanie, kto powinien oceniać czy monitorować technologię? Wiesz co, nie pamiętam szczerze tego, czy on tam sobie zadawał takie pytanie, raczej mówił o takiej odpowiedzialności każdego z nas. Natomiast my faktycznie wiemy, że mamy, chociażby w Europie, mamy coś takiego, co się nazywa zasada ostrożności. To jest taka zasada, zgodnie z którą, jak się wprowadza nowe technologie, to założenie tej, to są różne brzmienia tej zasady, ale w takiej najbardziej, w takim, które jest najbardziej ostre sformułowaniu, ta zasada ostrożności mówi tak, że nie możemy wprowadzić danej technologii, jeżeli nie będziemy mieli 100% pewności, że ona nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie człowieka. Ale gdybyśmy chcieli ją tak stosować, to tak naprawdę nie moglibyśmy wprowadzić żadnej technologii. Bo to, co powiedzieliśmy wcześniej, technologie dzisiaj mają to do siebie, że ich skutki są oddalone w czasie, w przestrzeni i jeszcze są tak niezrównoważone. My nie wiemy, w którym miejscu ten skutek albo ta negatywna konsekwencja może pojawić. Więc tener nie mówi o tym, kto powinien za to odpowiadać, ale wydaje mi się, że jakby z jego książki, przynajmniej ja to tak odbieram, że ta odpowiedzialność leży jednak po naszej stronie. Pytam, bo właśnie czytam książkę Roberta Jung, tak się chyba to czyta, Człowiek tysiąclecia. Książka była napisana w 1973 roku i on pisze, że nie można w dziedzinie kontroli technologii wierzyć ani biznesmenom, ani politykom, ani też liczyć na ekspertów. Po pierwsze dlatego, że korporacje nakręcają rabunkową gospodarkę i bezmyślną konsumpcję opartą na technologii. Po drugie, politycy z kolei wykorzystują technologię na niej opierają swoją władzę i są bardzo często związani z tym wielkim biznesem, o którym wcześniej już powiedziałem. A z kolei eksperci, Jung zauważa, że nie wybiegają poza ramy swojej dyscypliny, nie patrzą szeroko na skutki swojej działalności. Co ty na to? Ja się bardzo z tym zgadzam. No nawet jak popatrzymy sobie dzisiaj, jak funkcjonuje nasz świat technologiczny. Firmy technologiczne wprowadzają rozwiązania. My je przyjmujemy po prostu od tak, czyli wchodzą, nie wiem, załóżmy smartfony. I nagle wszyscy zaczynają z nich korzystać. Tym bardziej, że to jest nakręcane. Jak sobie spojrzysz na poziom adaptacji smartfonów w Polsce, no to on był nakręcany w ten sposób, że jakby ceny smartfonów były w jakiś sposób obniżane, tak żeby więcej ludzi z nich korzystało. Ludzie jeszcze nie do końca wiedzieli, jak mogą wykorzystywać z tego smartfona, ale smartfona już mieli. Dopiero po wielu latach my zaczynamy się zastanawiać, czyli no nie wiem, zaczęliśmy korzystać ze smartfonów 2000, 2000,
trzeci, piąty rok. Dzisiaj mamy 2021 i dopiero teraz zastanawiamy się, jak to regulować, tak? Czyli wchodzi prawo dotyczące tego, że ze smartfonów nie wolno korzystać podczas jazdy samochodem, albo sobie ustalamy jakieś wewnętrzne ustalenia takie na poziomie społecznym, że okej, no to jak idziemy do kawiarni czy do restauracji, to nie wyciągamy telefonów albo je odkładamy ekranem w dół. I faktycznie jest tak, czyli firmom technologicznym, one na tym zarabiają. Tak to jest biznes. W związku z tym im zależy, żeby ludzie jak najwięcej z tych technologii korzystali. Potem mamy bardzo duże lobby na rzecz tego, żeby właśnie te technologie wprowadzać. No i eksperci też... W jaki sposób oni są, to zgadzam się z tym, że mają takie silosowe podejście, czyli patrzą tylko na swój kawałek, a nie zastanawiają się, jak ta technologia może wpłynąć, no bo zobaczmy na przykład smartfony, one tak naprawdę miały wpływ, ogromny wpływ na budowanie relacji międzyludzkich. A jestem przekonana, że jak ta technologia była analizowana pod kątem na przykład bezpieczeństwa dla ludzi, to była analizowana pod kątem, nie wiem, na przykład emitowania tam jakichś fal, ale nikt nie myślał o tym, że jej konsekwencją mogą być zwiększone wypadki w samochodzie, bo ludzie zaczynali z niej korzystać i zamiast patrzeć na drogę, patrzyli w ekran telefonu, albo na przykład, że ludzie przestali się ze sobą komunikować, nawiązywać relacje, bo zamiast wchodzić w relacje taką twarzą w twarz albo w byciu w kontakcie fizycznym z drugim człowiekiem, no to korzystali z telefonu. Zresztą badania pokazują, to bardzo ciekawe badania, że jeżeli mamy dwie osoby, które się spotykają i wystarczy tylko, że na stole leży telefon, a żadna z tych osób z tego telefonu nie korzysta, to i tak spada jakość tej rozmowy. Dlaczego? Dlatego, że każda z tych osób wie, że telefon może w każdej chwili zadzwonić, czyli w każdej chwili może przerwać tę rozmowę, w związku z tym nie ma sensu inwestować w głębokość tej rozmowy, czyli zaczynają się pojawiać inne tematy, czyli rozmawiamy o takiej tam, nie wiem, o pogodzie i takich rzeczach, które są bardzo płytkie, a nie wchodzimy w jakieś takie głębokie relacje i głębokie tematy. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Niesamowite. To a propos smartfonów, wczoraj wbiła mnie w informacja, kiedy rozmawialiśmy w kuchni z Magdą, z moją żoną, która opowiadała mi, że widziała na Twitterze filmik bardzo długiej kolejki w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętałam już w jakim mieście, ludzi młodych najczęściej, którzy stali w kolejce po podstawowe środki higieny. Papier toaletowy prawdopodobnie, po mydło. Kolejka była bardzo długa. To było związane z tym, że jest koronawirus, ludzie po prostu nie mają środków tych nawet podstawowych do życia, a co charakterystyczne, na co zwróciła Magda uwagę, wszyscy w większości mieli smartfony w rękach. No właśnie. Dla mnie na przykład ja od dawna, i to zawsze mówię publicznie, ja w ogóle nie korzystam z produktów Apple. I bojkotuję je właściwie od zawsze, bo na przykład to też taka hipokryzja totalna z ich strony. Oni tutaj przez długi czas już teraz chyba się wycofali z tego hasła, chociaż może tam gdzieś jeszcze nim posługują. Mieli takie hasło think different, czyli myśl inaczej. I wiele ludzi im w to uwierzyło. Także jeżeli ja mam jakiś produkt firmy Apple, to jestem inny, wyróżniam się, myślę inaczej. Tyle, że Apple jest jedną z tych firm, które mają całkowicie zamknięty system. I jeżeli nie korzystasz z tego systemu tak, jak oni ci powiedzą, to tak naprawdę nie możesz z niego korzystać. I tutaj teraz właśnie jest pytanie. Z jednej strony hasło think different, czyli myśl inaczej, a z drugiej strony postępuj dokładnie tak, jak my chcemy. Ja teraz, ale to nie tylko dotyczy Apple, bo ja teraz ostatnio to testuję sama na sobie, bo od 18 stycznia przestałam korzystać właśnie w ramach eksperymentu ze smartfona i korzystam z dumpfona, czyli mam tam możliwość wysłania SMS-ów, dzwonienia i teoretycznie WhatsApp, ale ostatecznie z tego nie korzystam, bo jest po prostu mikroekranik, jedna linijka i każdy wyraz trzeba napisać. Żeby napisać wyraz, muszę wszystkie litery alfabetu, więc zajmuje mi to bardzo czasu, więc tego przestałam to robić. Ale jedna z ciekawszych rzeczy, chciałam dodać wpis na Instagramie,
dotyczący właśnie tego, że zrezygnowałam z tego Damfona. I wyobraź sobie, że Facebook, który jest właścicielem Instagrama, uniemożliwia ci dodawanie postów przez wersję webową. Czyli jeżeli wchodzisz na Instagrama przez peceta, no tak, to okej, okay, możesz to przeglądać, ale już zdjęcia nie dodasz. Tak, to akurat dlaczego wiem, to robisz? Doświadczałem tego. No właśnie, dlaczego? Dlatego, żebyś korzystał z urządzenia mobilnego, bo w urządzeniu mobilnym spędzamy więcej czasu. I on dokładnie mówi, jak ja oczywiście potem to jakoś zrobiłam za pomocą jakichś developer tools, przeglądarki Chrome, po prostu ale ostatecznie dodałam, ale na przykład zdjęć już na stories się nie da, to już jest bez szans. To jeszcze post dodam, ale stories bez szans. I właśnie sobie pomyślałam, że niby tutaj mam narzędzia, które mi umożliwiają kontakt z innymi i tutaj właśnie rozwijają moją kreatywność, ale to jest tak naprawdę jedna wielka iluzja, bo ja muszę to robić dokładnie tak, jak sobie pomyślał Facebook. I oni zachęcają, właśnie chcą, żebym ja jak najwięcej czasu spędzała w urządzeniu mobilnym, no bo mój czas to są ich pieniądze. No, to z kolei przypomina mi się Gray, John Gray, filozof angielski, który mówił, że technologia nie słucha niczyich rozkazów, a odwracając to, no to my słuchamy rozkazów technologii. A propos tego nieposiadania smartfona, to z kolei z takiego doświadczenia mojego właściwie Instytutu Spraw Obywatelskich, my na koniec roku musimy podpisywać, wysyłać za pomocą ePUAP-u sprawozdanie finansowe. No i ten ePUAP zmusza członków zarządu wszystkich organizacji w Polsce do posiadania smartfona, bo tam potrzebne jest pisanie kodu, który jest wysyłany na numer telefonu. No i jeden z członków zarządu, Olaf, po prostu nie ma tego telefonu, w związku z tym wpisuje numer mojego smartfona. No ale jeżeli ja bym nie miał, no to byłoby następne wyzwanie. No i tak to jest, jeśli chodzi o nieposiadanie dzisiaj smartfona, a ten twój eksperyment, ile będzie trwał? Wiesz co, zaplanowałam go sobie do 18 lutego, czyli jeszcze tam no, trochę więcej niż dwa tygodnie. Mam kilka wniosków i tak robię, prowadzę taki dziennik sobie z wnioskami. Zaraz powiem, jakie są, tylko jeszcze a propos tego, co mówiłeś wcześniej, że tak naprawdę to Kevin Kelly o tym mówił, że nam się wydaje, że to my zarządzamy technologią i technologia jest narzędziem i my z niej po prostu korzystamy. Kevin Kelly mówi o tym, że technologia nas udomowiła, że to nie my ją, ale ona nas. I podaję taki przykład, że gdybyśmy dzisiaj chcieli zrezygnować całkowicie z technologii, ze wszystkiego, to tak naprawdę człowiek też by nie przeżył. Nie ma szans, żebyśmy dzisiaj przeżyli bez technologii. Natomiast jeżeli chodzi o mój eksperyment, no to miałam w sobotę takie ciekawe doświadczenie, bo już jakby ten pierwszy detoks mi minął, czyli pierwszy tydzień był taki, że nosiłam ze sobą tego dumpfona, ale zabierałam też ze sobą smartfona na wszelki wypadek, bo jakieś takie miałam poczucie, że jak go nie wezmę, to po prostu coś mi się stanie, że to jest jakieś niebezpieczne. Potem kolejny tydzień był taki, że już schowałam tego smartfona do szuflady i go nie noszę, a teraz wyobraź sobie, że jestem taka odważna, że w sobotę pojechałam do Ikei w ogóle bez telefonu. I mówię do mojego męża, mówię, wiesz co, nie biorę telefonu. Mówię tak, z pracy nikt nie zadzwoni, nie potrzebuję tutaj, tak nie mogę nim płacić, a ty wiesz, że ja jestem w Ikei, więc po co mi jest ten telefon? Nie biorę go. I pojechałam bez tego telefonu. No i pojechałam i wyobraź sobie, idę w Ikei i w pewnym momencie dostałam takiego ataku paniki, że tak wiesz, aż zatrzymałam się i normalnie aż serce mi zaczęło walczyć. Mówię, Jezus Maria, gdzie mam telefon? I mówię tak, albo gdzieś go zgubiłam, ktoś mi go ukradł, wyciągnął mi z kieszeni, bo to sobie przypomniałam, że przecież ja przyjechałam bez telefonu. Więc to jest tak niesamowite, jak my jesteśmy uzależnieni od tych urządzeń. Straszne. No, to niesamowita historia. No tak, to jest też tak, właśnie wspomniana Magda, ona miała taki eksperyment, który trwał bodajże rok, natomiast no w pewnym momencie ona go musiała przerwać, bo po prostu z punktu widzenia rynku pracy to jest coraz trudniejsze dzisiaj w Polsce, żeby smartfona nie mieć.
No tak, no dla mnie też jest tak samo, wiesz, ja tak naprawdę wyrosłam z mediów społecznościowych i media społecznościowe to jest mój kanał komunikacji, ja jestem w każdym medium, jestem na LinkedInie, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie i jakby to jest moje narzędzie komunikacji, teraz ja w ogóle z tego nie korzystam, to znaczy korzystam, ale tylko jak siedzę przy komputerze, więc z jednej strony to jest, na pewno dla mnie to jest fajne, bo nie dostaję tylu powiadomień, które miałam wcześniej, które po prostu odrywały mnie od takiego, od takiej normalnej pracy, wiesz, żeby się skupić, to potrzebujesz, tak. To też jest w ogóle paradoks technologii. Technologia miała nam oszczędzić czas i jakby usprawnić naszą pracę, a dzisiaj, żebyśmy mogli pracować, my musimy wyłączać ileś funkcji z urządzeń, które mamy, tak? Czyli musimy wyłączać powiadomienia, musimy wyłączyć telefon, ja tam sobie wyłączam jeszcze w komputerze jakieś rzeczy, po to, żebym mogła na przykład się skupić na pisaniu jakiegoś dłuższego tekstu. No tak, a powiedz mi, bo to ciekawe, bo rozumiem, że przeszłaś jakąś ewolucję, rewolucję w podejściu do technologii? Wiesz co, to jest kwestia chyba mojej dojrzałości kontaktu z technologią. Ja tak naprawdę technologią się zajmuję od ponad 20 lat i też to jest tak jak, to trochę bym powiedziała, trochę jak w związku. Jesteś w związku, ten związek też dojrzewa. Najpierw masz taki moment, nie wiem, jakiejś fascynacji, ekstazy i tak dalej, potem jest taki w miarę spokój, a potem takie krytyczne spojrzenie, że już widzisz wady i zalety. I dokładnie tak samo mogłabym porównać moją relację z technologią. Od takiego momentu fascynacji, ekstazy, chociaż ja też, ona cały czas jest. To nie jest tak, że to mi w ogóle wypadło, bo ja jednak się fascynuję technologią. Cały czas mnie na przykład, nie wiem, w domu mam podłączoną Alexę i ona jest podłączona do świateł, czyli jak na przykład, nie wiem, leżę w łóżku i mówię Alexa, good night, to ona po prostu wyłącza światła i dla mnie to jest zawsze super, że ja mogę coś takiego zrobić, chociaż już teraz rozumiem, że Alexa też mnie słucha stale i że to może element. Alexa ma też coś takiego, że wiesz, czasem coś rozmawiasz i nie wiem, która z moich córek powie, ale i ona nagle jakby się odpalała, czyli ona cały czas, masz cały czas świadomość tego, że to jest takie urządzenie, które cały czas słucha i skanuje to, co się mówi. Ona jest tylko nastawiona, żeby usłyszeć to Alexa. Więc z jednej strony to jest bardzo... Taki słucham? Samo odkurzacz automatyczny mam. Masz? Masz. Tak, mam. Okay. Mam, ale wiesz co, właśnie to a propos, wolę na przykład odkurzać często sama, zwłaszcza jak się spieszę, bo ja mam tę starą wersję Rumby, która tam ma, nie wiem, 4 czy 5 lat, która jeszcze nie można jej zaprogramować, żeby ona jeździła na przykład przód i tył, tylko ona po prostu jeździ gdzie bądź. I ja widzę na przykład, że leży taki papier, który ona powinna odkurzyć, a ona jeździ wokół i do niego trafi dopiero za 2 godziny. Ja już wolę po prostu wziąć normalny odkurzacz, czy to po prostu sama odkurzacz. Chyba, że mam czas. Jasne, a nie obawiasz się o dane swojego mieszkania? Czy one gdzieś są przekazywane, czy jak to jest z tymi odkurzaczami? Wiesz co, no to właśnie z odkurzaczami to chyba nie bardzo. Bardziej aha, kwestie Alexy. I tak mam tego świadomość. To bardziej na przykładzie mogę powiedzieć asystenta Google'a. Ja też teraz jak nie mam smartfona, to z niego nie korzystam, ale wcześniej z niego bardzo aktywnie korzystałam i on po prostu miał dostęp do wszystkich moich danych, czyli na przykład, nie wiem, wystarczyło, że przyszedł do mnie jakiś mail z informacją, że nie wiem, mam zarezerwowane bilety gdzieś na samolot i zanim ja otworzyłam ten mail, to już dostawałam powiadomienie od asystenta, bo oni wpisał do kalendarza datę, że ja tego dnia wylatuję. I jeszcze dodatkowo mi tam wrzucał rekomendacje, co ja tego dnia mogę sobie na przykład zobaczyć w danym mieście. No ale to jest, zdaję sobie sprawę, że to jest jakiś poziom dużej inwigilacji, ale to mi też pomagało, bo na przykład pamiętam, była taka sytuacja, że dawno temu to było, no nie wiem, z 5 albo 6 lat temu, kiedy jeszcze asystent Google'a w ogóle nie był taki bardzo popularny, ja leciałam z Krakowa do Gdańska i miałam przesiadkę w Warszawie. Akurat wtedy byłam po operacji kolana, to było dobra, 3 lata temu. I miałam duże trudności z przemieszczaniem się. I było tak, że ja wylądowałam w Warszawie z Krakowa i włączyłam telefon i w tym momencie dostałam powiadomienie od Google'a, że twój samolot z Warszawy do Gdańska jest opóźniony o 40 minut. Czyli ja nie miałam tej informacji od linii lotniczych, tylko dostałam to powiadomienie od Google'a, co dla mnie było super. Czyli on dokładnie wiedział, jakie mam połączenia, gdzie się przysiadam, plus był połączony z systemem lotniczym na lotnisku w Okęciu i dzięki temu ja nie musiałam biec, bo tak gdybym nie dostała tej informacji, to prawdopodobnie biegłabym do bramki i okazałoby się, że i tak muszę tam stać 40 minut.
Jasne. A wracając do Tenera, to czy on daje jakieś wskazówki dla tych, którzy chcą jednak, że mniej słuchać technologii, a bardziej jej wydawać rozkazy? Nie, on mówi bardziej o czujności. Mówi też o tym, że im bardziej technologia jest zaawansowana, tym tak naprawdę więcej wypadków, które się zdarzają i tych złych rzeczy, one się zdarzają na skutek błędu człowieka. Czyli on jednak nie zrzuca odpowiedzialności na technologię, tylko bardziej cały czas mówi o wzięciu odpowiedzialności przez nas. Ja wiem, żebyśmy bardzo chcieli, no bo to mamy technologię, tak, żeby ona nam teoretycznie ułatwiała życie i wszystko robiła za nas, ale tak się nie da. No, my musimy wziąć tę odpowiedzialność także. A jako matka dwóch córek, tak? To jak ty tutaj postrzegasz to pokolenie, które rośnie i próbę wytłumaczenia mu, żeby nie było narzędziem tej technologii? Wiesz co, tak, moje córki mają, jedna ma w tym roku będzie miała 10, druga będzie miała 6 i one nie korzystają właściwie z technologii, to znaczy żadna z nich nie ma swojego telefonu, nie mają smartfonów, mogą korzystać z naszych urządzeń. Ta starsza córka w tym roku dopiero dostała laptopa, ale tylko dlatego, że była pandemia, no i to był jej sposób łączenia się z klasą i ze szkołą. Gdyby to się nie zdarzyło, tego by też nie miała. To wynika z tego, że ja uważam, że ważniejsze dla dziecka w tym wieku jest umiejętność budowania innych kompetencji, innych relacji i technologia oczywiście ona im pomoże, ale one to nadrobią, jak będą starsze. Natomiast jeżeli w tym wieku nie uda im się zbudować tych podstawowych kompetencji, takich analogowych, to tego one już nie nadrobią. I nawet też jest, jakby sobie spojrzał na to, do jakich szkół chodzą dzieci szefów największych spółek technologicznych, to większość z nich chodzi do szkół albo jakichś takich eksperymentalnych, albo waldorfskich, w których nie ma w ogóle technologii. Bill Gates, pamiętam, czytałam z nim kiedyś wywiad, on swoim dzieciom pozwolił na używanie telefonów, smartfonów, kiedy skończyły 14 lat. Czyli to pokazuje, że osoby, które tak naprawdę rządzą naszym światem, no bo odpowiadają za tworzenie technologii, same bardzo pilnują, żeby z tych technologii ich dzieci nie korzystały przynajmniej do pewnego etapu. Moja starsza córka, i to nie jest tak, że ona się nie umie posługiwać, że ona jest całkowicie wyautowana, bo ona, myślę, że z mojego telefonu korzysta w sposób bardziej zaawansowany niż ja, czyli ona tam, nie wiem, ostatnio wzięła telefon i brała przepis, gdzieś wchodziła na jakąś stronę, żeby tam sobie sprawdzić przepis, robiła ciasto i wyłączał jej się cały czas telefon, bo tam ja miałam ustawioną, nie wiem, że ekran się wyłącza po 5 sekundach, jak jest nieaktywny. I ją to denerwowało i ona, ja nie wiem jakim cudem, ona wzięła po prostu mój telefon i gdzieś tam przełączyła, że ten ekran wyłączał się po 30 minutach, także ona miała go cały czas włączony i jak ona sobie patrzyła na przepis, to ona jej się nie musiała go dotykać. I ma 9 lat i teoretycznie nie ma swojego urządzenia, więc umie korzystać, ale nie ma tego na własność, właśnie po to, żeby, no nie wiem, żeby umiała budować inne kompetencje, które w mojej ocenie są na tym etapie ważniejsze niż umiejętność korzystania z technologii. To jeszcze jest przed nią, ona jeszcze tego się nauczy. Ale chyba obserwując świat na zewnątrz, to raczej to jest wyjątek niż norma, takie podejście. Rodzica to wydaje mi się to, że rodzice sobie nie zdają sprawy z tego, jak technologie potrafią być uzależniające i na przykład to z kolei jest inna rzecz, że badania pokazują, nie wiem, rok czy dwa lata temu albo Harvard, albo Oxford opublikowały takie badania, że młodzi ludzie, znaczy ludzie w wieku 20, 20 parę lat uprawiają mniej seksu. To były takie przełomowe, bardzo głośne badania, bo one zaprzeczają jakby istocie gatunku ludzkiego. Człowiek jak ma 20-25 lat, to po prostu fizjologicznie, nie wiem, dojrzewa i jest taki aktywny seksualnie. A tu się okazuje, że ci młodzi ludzie uprawiają mniej seksu niż na przykład 40-latkowie. No i zaczęto się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Jedna z przyczyn jest taka, że po prostu seks dzisiaj w internecie jest dostępny za pomocą po prostu jednego kliknięcia, tak? Masz dostęp do pornografii, natomiast zbudowanie relacji takich, żeby potem uprawiać seks fizycznie, no to jest wiadomo, że
czasochłonne i też wiąże się z jakimś odrzuceniem, wymaga dużego wysiłku, więc ci ludzie tego po prostu nie podejmują. Ale druga rzecz jest też taka, że przez to, że oni są tak bardzo zanurzeni w świecie online, oni bardzo tęsknią za kontaktem fizycznym i za budowaniem relacji, ale po prostu boją się tego robić. W związku z tym z tego strachu rezygnują. No i to się przekłada później na to, jakim my społeczeństwem jesteśmy. I o takich konsekwencjach wprowadzania technologii nie zawsze myślimy. I teraz to jest w mojej ocenie rola rodziców, żeby właśnie, nie wiem, uczyli swoich dzieci budowania relacji, a my wiemy na przykład jeszcze teraz, ale jak przed epidemią chodziłam do restauracji czy do kawiarni, to widziałam bardzo często, że rodzice przychodzili z dziećmi, jednym dzieckiem czy dwójką dzieci i te dzieci dostawały do ręki tablet, a część z nich w ogóle miała swoje słuchawki, czyli w sytuacji, kiedy dziecko powinno być w jakiejś takiej relacji społecznej, uczyć się patrzenia w oczy, rozmawiania, nawiązywania kontaktu, to ono jest od razu odcinane. No, też po części rozumiem tych rodziców, tak, bo chcą po prostu wyjść i pogadać, ale z drugiej strony to dziecko no, nie będzie miało kiedy się nauczyć spędzania czasu właśnie takim, no nie wiem, twarzą w twarz fizycznego, budowania relacji. Spytam Cię o szkołę, ale zanim Cię spytam, powiem o tym, że kilka miesięcy temu wysłaliśmy do ministra edukacji taką ekspertyzę, którą przygotowaliśmy pod hasłem, pod tytułem Edukacja technologiczna, znaczy nie, Ratuj dzieci, edukacja technologiczna, e-uzależnienia i elektrosmog. I dostaliśmy odpowiedź po kilku tygodniach, że przecież w szkołach jest już edukacja technologiczna, bo o to apelowaliśmy, żeby wprowadzić takie zajęcia. I jedna z dyrektorek ministerstwa napisała nam, że przecież są lekcje informatyki, uczy się o tym, jak, w jaki sposób oddziaływuje komputer na ucznia. No i trochę ręce i powieki mi opadły, natomiast no myślę też, że właśnie szkoła ma dużo do zrobienia. Nie wiem, jaką ty masz obserwację jako właśnie mama dwóch uczennic. Wiesz co, akurat nasza szkoła organizuje też nawet nie tyle dla uczniów, ale bardzo dużo spotkań dla rodziców. Czyli mamy tam raz na 2-3 miesiące takie spotkania z różnymi specjalistami, którzy rozmawiają z nami o zagrożeniach w sieci, o pornografii w sieci, o hejcie w sieci i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo ważne. To znaczy oni, żeby z jednej strony rozmawiać z dzieckiem, ale z drugiej strony, żeby jednak uświadamiać rodzica, bo niestety to, co mówiłam wcześniej, technologia dziś tak szybko się zmienia i tak szybko postępuje, że my tych zmian nawet nie zauważamy. Nawet osoby, które śledzą teoretycznie nowinki technologiczne, to nie do końca są w stanie ogarnąć wszystko, co się dzieje. A co dopiero taki rodzic, który zajmuje się czymś zupełnie innym. I bardzo ważna jest też edukacja rodziców, czyli nie tylko same dzieci, ale edukacja rodziców. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była Natalia Hatalska, analityczka trendów, autorka bloga hatalska.com, założycielka Instytutu Badań nad Przyszłością. Dziękuję Natalio za rozmowę. Dzięki wielkie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!